Dotknij kamieni szarych w kolumnach. Poczuj pod dłonią chropawe szpary. Są na nich ślady praprzodków twoich, którzy jak ty szli tu do swej pary. Może na śladach stóp ich stoisz, a ławy skrzypią tą samą melodią, dźwigając jak kiedyś pobożne kolana do wtóru tym samym gorącym modłą. Wciąż słychać szepty litanii w nawach i kroki cichnące gdzieś w oddali, a przy ołtarzu, jak przed wiekami, mały ogieniek ciągle się pali. Tyle tu zwierzeń wsiąkło w te mury, próśb, podziękowań i przysiąg słowa, i jak przed laty, tak dziś i na wieki na wszystkich nas patrzy oko Boga. W imię Ojca Przedwiecznego i Syna Jego Jednorodzonego i Ducha Świętego. Amen. Rok za rokiem stąpa, ku wieczności odchodząc, zabiera każdy z nich i zdarzeń wiele i ludzkich kłopotów niemało. Ale i radości przydaje na osłodę i dla upiększenia. Odchodzą i ludzie, co czas swój ziemski przeżywszy, ślad zostawują znaczony. Ale i tacy są, co cicho mijają i giną w niepamięci. Jeno Bóg o nich wie i miejsce dla nich ma w niebieskiej krainie. Bo ich życie takoż cel swój miało. Każda Boża istota do czynów szlachetnych powołana jest i zrobić wiele może ku pożytkowi ogólnemu. Gdybyś te mury mówić mogły, ileż ważkich zdarzeń widziały, ileż słów słyszały, wiele z onego jednak i w księgach przetrwało. Godzi się przeto do dziejów dawnych sięgnąć, a dla potomnych przechować w pamięci o tych, co miastu wielkość zapewnili i znaczenia przydali. Ale i temu służyć one zapiski będą, aby przykładem były i mieszkańców onego grodu do szlachetnych uczynków nakłaniały, a ku światłej przyszłości wiodły. A zacnych person, tudzież ważkich wydarzeń, nie brakło. Owóż ostatni z rodu Piastów władca nasz, najjaśniejszy król Kazimierz, przez potomnych wielkim zwany dla swych poczynań i dla Radomia takoż znaczne zasługi położył. W roku pańskim 1364 wystawił on przywilej przenoszący z Radom sprawa Śreckiego na Magdeburskie, co miastu samodzielność znacznie zwiększyło i do rozwoju jego przyczynek miało. Wójtostwo dziedziczne w Starym Radomiu, kupione przez zasadźcę Konrada z Warszawy, początkiem lokacji grodu onego było. A za czasów króla Kazimierza mury miejskie wzniesiono, umacniając je 20 basztami i 3 bramami strzeżonymi. W grodzie domy mieszczańskie i warsztaty pobudowano, a nad grodem od roku pańskiego 1360 zamek królował pospołu z kościołem farnym pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Kościół ten, uposażony przez króla Kazimierza z kaplicami fundowanymi w późniejszych latach przez pobożnych synów ziemi radomskiej, odtąd nierozerwalnie związany był tak z codziennym życiem mieszkańców, jak i z wydarzeniami wagi korony. Wiadomym jest, iż sam król Kazimierz najmniej 7 razy Radom nawiedzał, za każdą bytnością, przywilejami różnorakimi, obdarowując już to osoby, już to kościoły,
co zawsze okazją do dumy, radości i zabawy było. Radom na szlaku między Krakowem a Wilnem leżącym, z zamkiem wygodnym, zasobnym, z okolicznymi lasami w zwierzynę bogatymi i do odpoczynku zachęcał, lub Radom sprzyjał. To też Władysław Jagiełło, który jak widzę tym poślubiony, bywał tu 25 razy i sam, i z małżonką. A po jej śmierci nieodżałowanej z kolejnymi żonami swymi. Często dwór królewski na bożonarodzeniowe gody zjeżdżał w stosownych nabożeństwach w kościele Pawły uczestnicząc, na zamku spoczywając i w Puszczy Radomskiej w okolicach Jedlni polując. Wtedy, spróbowawszy wygód i dogodności, zwołał do Radomia król Władysław zjazd panów świeckich i duchownych, którzy Radę Królewską stanowili, mającą warunki unii z Wielkim Księstwem Litewskim zatwierdzić, co w roku pańskim 1401 nastąpiło. W imię Pańskie. Amen. Ponieważ dopiero wówczas rozważnie zapobiegamy licznym, a przykrym pomyłkom i wątpliwościom, kiedy fakty nam współczesne przez spisanie ich i potwierdzenie przez świadków utrwalamy, przeto my, prałaci, baronowie, szlachta i ziemianie Królestwa Polskiego, oznajmiamy tym pismem wszystkim, komu należy, iż księcia Władysława, najwyższego księcia Litwy i dziedzica Rusi, etc., pana naszego najłaskawszego, z ciemności pogaństwa wyprowadziwszy, uznaliśmy za króla polskiego i naszego pana. A wszystkich mieszkańców ziem tejże Litwy, poprzez przyjęcie przez nich świętej wiary, z nami połączyliśmy. I właśnie z mocą, wiarą i niezmienną obietnicą przyrzekliśmy. I tymże pismem przyrzekamy, z całą mocą i ze wszystkich sił, stać przy nich, przeciw wszelkim atakom oraz bez podstępu i zdrady wspierać ich w potrzebie. A o ich powodzenie, korzyści, pożytki i wspólne dobro, jako swoje własne zabiegać. Do czego i oni wzajem są także samo zobowiązani. Na świadectwo tego dokumentu zostały zawieszone nasze pieczęcie. Działo się to i spisane zostało w Radomiu w Wigilię świętego Grzegorza w roku pańskim 1401. Miłościwie nam panujący król Władysław Jagiełło z czwartą żoną swą, Zofią Chorszańską, do Radomia przyjechał. W murach kościoła farnego słuchał muzyki znamienitego wychowanka tutejszej szkoły parafialnej, Mikołaja z Radomia. Układał on muzykę cudną, której z radością w sercu i podziwieniem wielkim słuchano. Królowa Zofia wielce jej była rada i Mikołaja onego swoim nadwolnym krawicym baristą uczyniwszy do królewskiego dworu przyłączyła. Po odejściu do pana króla naszego Władysława, królowa wdowa nieraz przybywała do Radomia, który jej oprawę stanowił, będąc przez królewskiego małżonka zapisanym. W tutejszym kościele modły zanosiła o synów swoich Władysława i Kazimierza i tutaj ich oczekiwała. Niestety Władysław poległ pod daleką Warnią, ale Kazimierz częstym gościem w Radomiu bywał.
W roku pańskim 1461 odeszła ze świata tego królowa Zofia, gród zapisując w dożywocie synowej swej, poślubionej Kazimierzowi Elżbiecie Rakuszance. Wzorem królowej matki często i długo bywała ona na zamku radomskim, a w kościele naszym modły zanosiła już to o szczęśliwe obrady w Piotrkowie czy nowym mieście Korczynie, już to o rychłe powroty króla z Litwy. Synowie królewscy Jan Olbracht, Zygmunt, Kazimierz, Aleksander, Władysław i Fryderyk, którzy pod opieką Filipa Kalimacha, Stanisława Szydłowieckiego i Jana Długosza w Krakowie się kształcili. Dopiero w wieku młodzieńczym ojcu towarzyszyli w podróżach i tak Radom poznali. Roku pańskiego 1469 król Kazimierz Jagiellończyk do Grodu nad Mleczną Radę Królewską zwołał dla rozpatrzenia obrony granic południowych korony na wypadek spodziewanego z Węgrami konfliktu. W onym też czasie zjechało do Radomia poselstwo czeskie króla Jerzego, Podjebradu, z oświadczynami króla i panów czeskich, aby syn króla polskiego Władysław poślubił 11-letnią córkę króla Jerzego Ludmiłę, w zamian za co miał być koronowany na króla Czech. Warunek ten nie do przyjęcia był z dwojga powodów. Otóż królewna Ludmiła była heretyczką, a okrom tego po ojcu swym wstrętną cechę obżarstwa odziedziczyła. Tak też obydwoje grubi byli i niezdrowi. Los rządził, że 2 lata później, po negocjacjach w Pradze i Krakowie, królewicz Władysław został bez onego warunku na króla Czech, a wnet i na króla Węgier koronowany, przydając splendorowi rodowi Jagiellonów i zaszczyt onym krajom uczyniwszy. Niemałej wagi sprawą było wydanie za mąż córek królewskich tak, by granice państwa ze wszech stron zabezpieczyć. Posłowie polscy Stanisław Grozwęcki i Paweł Jasiński rozpoczęli w Bawarii w roku pańskim 1473 rozmowy o małżeńskim związku, który by Jadwigę Jagiellonkę, najstarszą, 17-letnią córkę króla Kazimierza i królowej Elżbiety, z Jerzym Wittelsbachem, 19-letnim panem na Landsztut i przyszłym władcą Bawarii, połączył. W odpowiedzi przybyli do Polski posłowie księcia Bawarii Ludwika IX starszego, biskup Ratyzbony Henryk von Absberg, hrabia Friedrich von Holfenstein, kanonik Freising Mauerkircher, ochmistrz dworu książęcego Tezerus von Frankhofen. Po rozmowach wielu 29 grudnia roku pańskiego 1474 król Kazimierz udzielił posłom bawarskim oficjalnej audiencji i w owym czasie oznajmił im wraz z królową Elżbietą decyzję o oddaniu ręki królewny Jadwigi księciu Jerzemu. To zdarzenie doniosłe miejsce w radomskim zamku miało. W paradnej jego sali, gdzie obok rodziny króla i posłów bawarskich, polscy znamienici panowie obecni byli, jako świadkowie z rękowin. Tegoż dnia z rękowiny drugie ogłoszono, a to młodszej królewny Zofii z elektorem brandenburskim Albrechtem Hohenzollernem. Królewna Jadwiga publicznie zgodę swą wyraziła i ostatniego dnia tegoż roku 1474
król podpisał kontrakt małżeński, w którym zobowiązał się do wniesienia w posagu 32 tysięcy złotych węgierskich i do wysłania córki swej z orszakiem stosownym do Wittenbergi w dniu 15 października 1475 roku. Takoż się i stało. Królewna Jadwiga i książę Jerzy zawarli ślub 14 listopada tegoż roku. A w Landhal odbyły się uroczystości weselne, które niebawem zasłynęły jako najwspanialsze w Europie. Po latach kilku żenie wśród ruskich bojarów dało się poznać i wielkie niebezpieczeństwo zamachu na królewską rodzinę zaistniało. Toteż król Kazimierz całą swą rodzinę zabrał z Krakowa, gdzie multum przyjezdnych zawsze bywało i nie bardzo było wiadomo, kto zaczął. Radom spokojniejszy był, do ogarnięcia łatwiejszy. Nadto na szlaku do litewskich granic leżał i posłowie łatwo dojechać mogli, wieści w obie strony donosząc. Toteż dwór cały na Zamku Radomskim rezydował przez 2 lata, a że król mocno był zajęty na Litwie, tedy rządy namiestnicze powierzył synowi swemu Kazimierzowi, do rady, pomocy mu przydając wychowawcę synów królewskich, sławetnego Italczyka Filipa Kalimumacha. Tak to Radom rezydencją królewską został, gdzie przez królewskich posłańców odbierano rozkazy i obradowano nad ich spełnieniem w gronie panów polskich, ruskich i litewskich, którzy rozwagę i mądrość królewicza cenili wysoko, z szacunkiem wielkim się do niego odnosi. On sam skromny był nad podziw i z pobożności wielkiej znany. Wiele czasu spędzał w kościele. Już to Bogu dziękując za łaski doznane, już to o natchnienie ducha mądrości Bożej prosząc, by trafne decyzje podejmować. Jakoż Duch Święty nie żałował mu tego do sposobności, i królewicz Kazimierz skromnie siebie tytułując Secundogenitus Regis Poloniae wiele dobrego poddanym uczynił. Wszelako zdrowia pan mu nie dał. Królewicz Kazimierz słabował i z planu uczynienia go następcą tronu król musiał ustąpić. Takoż i z zamysłu ożenienia go z Kingą, córką cesarza Fryderyka III Habsburga. Dla poratowania zdrowia, tudzież bycia z ojcem i panami litewskimi, wyjechał królewicz Kazimierz na Litwę, gdzie i na tych ziemiach z wielkiej pobożności i takoż dobroczynności zasłynął. Nie dane mu jednakowoż było długo posługę ziemską czynić. Choroba jego postępowała i śmierć zabrała go z tego świata roku pańskiego 1484. W Grodnie się to stało, gdzie żal wielki wszystkich ogarnął, jako też i w Litwie i w Polsce całej. Jeszcze w roku pańskim 1473 obradował w Radomiu zjazd sejmem zwany, a od tegoż roku wielokroć panowie ziem koronnych do grodu tego zjeżdżali dla obrad nad ważkimi dla państwa sprawami i dla uroczystości różnych. Z tychże znaczącym był wydarzeniem hołd lenny wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Johanna von Kiffena, złożony roku pańskiego 1489 w sali paradnej Zamku Radomskiego.
Roku pańskiego 1492 w miesiącu maju senatorowie z królewiczem Janem Olbrachtem na próżno w Radomiu króla wyglądali. Dnia 10 czerwca dotarła do nich wieść smutna o śmierci króla Kazimierza Jagiellończyka. Czekali przeto na kondukt żałobny z Litwy jadący do Krakowa, który na dwa dni w Radomiu się zatrzymał. Tu nabożeństwa stosowne się odprawowały w kościele farnym, a na zamku panowie rada nad losami państwa i sukcesorami tronu polskiego obradowali. Nowy monarcha, król Jan Olbracht, jako i ojciec jego, uznawał Radom za miejsce godne obrad sejmowych i przez lat 10 swojego panowania trzykrotnie tu bywał. Roku pańskiego 1495 uroczystość wielka tu swoje miejsce miała, a to brat królewski Fryderyk Jagiellończyk w kościele farnym bullę papieską otrzymał, która go do godności kardynalskiej z przynależnymi oznakami wyniosła, jednocześnie arcybiskupstwo gnieźnieńskie przyznając. Po śmierci króla Jana Olbrachta tron objął brat jego Aleksander. Ten Radom z oprawy matki swej Elżbiety wydzielił i zapisał na dobro najmłodszej siostry swej, takoż Elżbiety. Zaś w roku pańskim 1504 uniwersał wydał zwołujący sejm wolny państw wszystkich przez niego rządzonych, to jest Korony Polskiej, Prus Królewskich i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ważką na zwyczaj sprawą było ostateczne potwierdzenie podpisanego lat temu 4 aktu Unii Mielnickiej między Polską a Litwą, któraż to Unia dwa państwa w jedno niepodzielne, jednolite ciało ze wspólnymi sejmami łączyła. Miano takoż obrać miejsce dla stałego rezydowania monarchy, poręczne i wygodne dla państwa zjednoczonego. A głosy były, by Radom ową stolicą został. Obrady toczyły się blisko pół roku, bo a to na króla, a to na panów czekali, a to Han Tatarski zjechał ze skargami i suplikacjami, a to poselstwo wołoskie proszące o rękę Elżbiety Jagiellonki dla wojewody Bogusława III. Ruch na zamku był wielki. Kiedy w końcu wszyscy zjechali, do rady przystąpiono nad konstytucją sławetną, która monarchię oligarchiczną i parlamentarną zmieniła, ku nowożytnym czasom dążąc dla poprawy doli obywateli i dla ulepszenia państwa polskiego. A wiedzieć trzeba, iż drugiej takiej w innych państwach nie było. Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, lecz ogółu narodu, przed odnatym wolnym sejmie radomskim wraz ze wszystkimi królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za sprawiedliwe i słuszne uznaliśmy i postanowiliśmy, iż odtąd na potomne czasy nihil novi sine communi consensu, czyli nic nowego bez powszechnej zgody stanowionym być nie może przez nas i przez naszych następców. Bez wspólnego zezwolenia senatorów, tudzież posłów ziemskich, nic, co by było zujmą i ku uciążeniu Rzeczypospolitej oraz ze szkodą i krzywdą czyjąkolwiek, tudzież co by zmierzało ku zmianie prawa pospolitego i wolności pospolitej. A drugą uchwałę sejm powziął.
aby kodyfikować prawo polskie i zebrać w księdze jednej dekrety królewskie, konstytucje sejmowe i traktaty między narodami uczynione. To zlecone zostało kanclerzowi wielkiemu koronnemu Janowi Łaskiemu, który rok cały bez wytchnienia pracując z Bożą pomocą drukiem wydał księgę stron ponad 1000 liczącą. Ona, znana jako Statuty Łaskiego, stała się źródłem pierwszym i opoką praw w Polsce obowiązujących, a zdarzenie owo wiekopomne stosownym w księdze obrazem uhonorowano. Za miłościwie nam panującego króla Zygmunta, kolejnego syna Kazimierza Jagiellończyka, starym zwanego przez potomnych i małżonki jego królowej Bony Sforza, takoż i syna ich Zygmunta Augusta, do Radomia już nie zwoływano sejmu. Jeno zjazdy szlachty okolicznej tu się odprawowały, na których o miejscowych sprawach radzono. Król Zygmunt Stary dla Radomia dobrą rzecz uczynił, wykupując miasto ze starostem z zastawów przódzi uczynionych i jako zabezpieczenie sum posagowych swej pierwszej żonie Barbarze Zapoli zapisał. Po jej zaś śmierci Radom jako dobra oprawowe królowej Bonie ofiarował. Po niej sukcesją przejęła miasto trzecia żona Zygmunta Augusta, Katarzyna Habsburżanka. Na koniec panią na zamku radomskim królewska siostra Anna Jagiellonka została. Księgi ostatnie o świetnym rodzie Jagiellonów mocno są związane z Radomiem. A to dla osoby miłościwego pana Zygmunta Augusta, który na zamek przybywszy dnia 24 miesiąca sierpnia roku pańskiego 1548 tutaj na swą potajemnie poślubioną małżonkę Barbarę Radziwiłłównę oczekiwał. Niełatwe go czekało zadanie, bo to i do pierwszego w swym panowaniu sejmu gotować się musiał, a on burzliwie się zapowiadał, jako że szlachta Orzynkowi temu przeciwna była mocno. To też wiele pacierzy spędził król Zygmunt August w kościele tutejszym, o łaski i pomyślność Boga prosząc. Jakoż i wysłuchany został, bo wjazd i powitanie małżonki królewskiej nad podziw się udały, choć wcześniej malkontentów nie brakowało. Od polsko-litewskiej granicy, przez Podlasie i Kozienice, aż do Radomia jechał orszak 200 konnych z Florianem Zebrzydowskim, a wśród znamienitych był i Jan Tarł w czaszy królewskiej, i Piotr Firlo, wojewoda ruski, i Sandomierski z małżonką, takoż kasztelan radomski Bernard Maciejowski, nadto biskupi i księżna mazowiecka Anna Odrowężowa z gronem matron koronnym. A obóż jak zdarzenie owo przebiegało, tak i zapisane w onej księdze będzie podług relacji świadków naocznych. 18 września orszak ów spotkał się ćwierć mili od Radomia z orszakiem króla Jegomości, który małżonce swej naprzeciw wyjechał. Stanął na polu król 20 sążni od drogi. Tam było posłane sukno luńskie czarne aż do drogi. Królewskiej kolebka do sukna onego podjechała. Tu królowa wysiadła i szła do króla, a król do niej. Strojna była w czerwoną suknię bogatą, cienkie chusty i klejnoty. I podziw wielki swą urodą budziła. W
spotkali się w połowie sukna onego i przywitali. Podkanclerzy Mikołaj Grabia od króla oracją witał, zaś od królowej toż samo uczynił pan lubelski Stanisław Maciejowski. A tak mówił poważnie, poczciwie i pokornie, że się wszem ludziom podobało. W Radomiu tegoż dnia panowie litewscy i polscy z koni tylko co zsiadłszy, prosto szli do stołu jego królewskiej mości. Skoro po obiedzie, wnet od stołu wstawszy, jego królewska mość szedł prosto na górę do jej królewskiej mości i był tam z godziny. Izba tam na zamku jest wielka, było w niej ludzi tak wiele, że na krużgankach niektórzy stali patrząc, a dziwując się temu stadłu panów naszych. Do października para królewska w Radomiu przebywała. Okoliczne dwory senatorskie odwiedzinami zaszczycają. Potem jego królewska mość Zygmunt August na Sejm do Piotrkowa udać się zamyślał, a królowa aż do stycznia roku 1549 w Radomiu gościła. Kiedy to do nowego miasta Korczyna na spotkanie z małżonkiem wyruszyła. Ledwie 2 lata minęły, a już ku smutkowi żalowi wielkiemu kościół farny i zamek radomski przyjęły na gościnę ostatnią jeno szczątki doczesne królowej Barbary, które w kondukcie żałobnym w roku państwa 51 tu zostały przywiezione w drodze do Wilna, gdzie uroczystości żałobne sprawować się miały. W drodze powrotnej do Krakowa król Zygmunt August odpocznienia w smutku swym w Radomiu szukał, zatrzymując się tu na dni kilka. Czas spędzał na modlitwach, tudzież na rozmowach z matką swą, królową Boną, o staraniach wydania za mąż królewskich sióstr jego. Ostatni pobyt króla w roku pańskim 1559 był, kiedy to szlachta radomska i sandomierska suplikację przed tron niosła o przestrzeganie praw i przywilejów przez sądy kościelne naruszane. Przybyła potem do Radomia trzecia żona króla Zygmunta Augusta, Katarzyna Habsburżanka, z całym dworem swoim. Król niechętnym był jej bardzo, to też radą w podróżach swoich omijał. Królowa jak na wygnaniu tutaj była. Skargi śląc i mediatorów, już to wysyłając, już to przyjmując. Żadnej pociechy nie doznawszy i nie mogąc się z królem pogodzić, tyle wyjednała, że do rodzinnej Austrii wrócić mogła, gdzie w roku pańskim 1572 zmarła. Wyroki boskie zrządziły, iż w tym samym roku zmarł i król Zygmunt August, potomka nie zostawując, co kres panowania dynastii Jagiellonów oznaczało i kres czasów pomyślnych dla kraju i dla Radomia takoż. Mm-hmm.
świadkowie zdarzeń owych i wielu innych, których człowiek spisać nie zdołał, owi świadkowie niemi, mury, zamku i kościoła, pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, Chwarnym zwanego, stoją i stać będą przez wieki. Niechże będą na zawsze miejscem uświęconym. Z modlitwami za mieszkańców grodu Radomia i okolic jego. Miejscem natchnienia Bożą myślą do czynienia dobra wspólnego. Miejscem duchowego rozwoju wszystkich, którzy wspominają czyny przodków swoich. Miejscem szczęśliwego początku i pomyślnego zakończenia poczynań wszelkich dla zgody, sprawiedliwości i miłości. Miejscem składania Bogu podziękowań za szczęśliwe zdarzenia. Miejscem wyznania wiary i ufności w boską opiekę nad grodem i ludem w nim mieszkającym. Miejscem wzbudzającym nadzieję w sercach ludzi, daj gorące mowy zanoszących. Miejscem narodzenia wrażliwości na potrzeby współbraci swoich. Miejscem zjednoczenia pod okiem Bożej opatrzności. Miejscem oddania się na wieczne lata pod Bożą opiekę przyszłych pokoleń mieszkańców tego zacnego i sławetnego grodu Radomia.